Hej, siema, tutaj Heavy Run Slide i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów pierwszych wrażeń na temat butów Saucony Virata, również w kontekście zbliżającego się Silesia Maratonu. Virata jest to mój pierwszy kontakt z butami marki Saucony i tak patrząc na ich zdjęcia w internecie, szczerze mówiąc, niezbyt wiele sobie po nich obiecywałem. No miałem wrażenie, że to będzie kolejny taki umiarkowanie minimalistyczny model, może nawet troszkę bardziej toporny, ale bez jakiejś większej historii. Saucony jednak bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Okazały się bardzo przyjemne, bardzo minimalistyczne tak naprawdę i bardzo fajne w czasie biegu. No zacznijmy od czystych danych technicznych. Mamy tutaj Zero Drop, czyli taką samą grubość podeszwy podpiętą jak i pod palcami. Całościowa grubość podeszwy wynosi 17 mm, czyli tak naprawdę całkiem sporo. Jest to taka ilość słoniny, która konkretnie nas odcina od podłoża, wszelkie jakieś bodźce, ale jednocześnie na dłuższych dystansach typu maraton, bieganych po twardej nawierzchni, po asfalcie, kiedy stopa się mocniej męczy, jest to grubość, która może się podobać. Podeszwa, jak widzicie, jest podzielona na takie segmenty, poprzecinana wzdłuż, dzięki czemu nie jest ona zbyt sztywna. Fajnie się zgina, jest wręcz zaskakująco elastyczna, bez większego problemu się poddaje, także stopy nie muszą z nią walczyć. To jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo wizualnie może się ona wydawać bardzo toporna. Szczególnie, że mamy tutaj delikatne wsparcie łuku stopy, z którym swoją drogą niektóre osoby mogą mieć pewien problem. Może ono niektóre osoby ugniatać. Ja z tym problemu nie mam, ale warto na to zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że jest tutaj bardzo mało podeszwy zewnętrznej, czyli wstawek z takiej twardszej gumy, która jest bardziej odporna na ścieranie. No i to pozwala mieć pewne obawy co do trwałości tej podeszwy. No myślę, że ona będzie po prostu się bardzo szybko ścierała, będzie bardzo szybko znikała. Ja wrobiłem w tych butach póki co dopiero kilkadziesiąt kilometrów, a już widzę tutaj w okolicach protostopia, że te panele powoli znikają. Jeżeli chodzi o cholewkę, to też nie mamy tutaj zbytniego wydziwiania. Jest ona wykonana w takiej dwuwarstwowej siateczki. Całkiem przewiewna, bardzo przyjemna. No zobaczymy, jak będzie się sprawdzała, jeżeli chodzi o trwałość. No jeżeli chodzi o komfort użytkowania, no to w tej chwili jestem jak najbardziej na plus. Z przodu mamy wstawkę z takiego gumowego materiału. Okolice pięty Achillesa są wykończone taką przyjemną, miękką wyściółką. Zapiętek oczywiście elastyczny, miękki. No nie ma tutaj co obcierać, można w nich biegać bez skarpetek. Ja tego, jak wiecie, nie praktykuję. Nie są może one zbyt szerokie, ale na moich stopach leżą bardzo przyjemnie. Fajnie opinają moją stopę, nie mam problemu ze stabilnością i szczerze mówiąc fajnie mi się w nich po prostu biega. Po ostatnim dłuższym wybieganiu, prawie 30-kilometrowym, jest to mój niespodziewany faworyt na zbliżający się Silesia Marathon. Nie spodziewałem się, że Saucony mnie aż tak pozytywnie zaskoczą, no ale w tej chwili, gdybym w tej chwili miał wybierać, to właśnie pobiegłbym ten maraton w Viratach. Składa się na to właśnie grubość podeszwy, która wydaje mi się optymalna na maraton uliczny. Wygodna cholewka, lekkość, o tym jeszcze Wam nie powiedziałem. Saucony Virata w standardowym rozmiarze jedynie 190 gram, w moim rozmiarze będzie troszkę więcej. Niemniej jest to waga lekka, która niezbyt będzie ciążyła na stopach. Wydaje się to być but bez większej historii, bez udziwnień, no ale siła tkwi w prostocie i tutaj właśnie to mamy. Naturalne wydaje mi się porównanie tego buta do Pumy Faz 100R. Na pierwszy rzut oka fazy mogą wydawać się o wiele chudsze, ale nie do końca jest to prawdą.
Podeszwa w fazach ma 16 mm grubości, czyli jedynie o milimetr mniej niż Saucony. Drop oczywiście również 0 mm. Podobna elastyczność, podobna tak naprawdę budowa podeszwy, również mały lift tutaj tej podeszwy zewnętrznej, aczkolwiek kontakt z asfaltem znoszą one zaskakująco dobrze i nie ścierają się aż tak szybko. Do tego momentu, który tutaj widać, doszły dosyć szybko, ale później to ścieranie jakby przyhamowało. Problemem dla mnie w fazach setkach jest dorożka cholewka, która nie jest aż tak stabilna, nie trzyma stopy aż tak fajnie. Język ma tendencję do przesuwania się, do... No i na dłuższym dystansie po prostu mnie to denerwuje. Do tego zdarzają się problemy z obcieraniem cholewki w okolicach kostki i Achillesa. Jest ona tutaj tak dziwnie usztywniona, o czym pisałem w recenzji. Teraz nie mam już z tym problemu, ale na maratonie wolałbym chyba nie ryzykować. No i podstawowa sprawa jest taka, że cholewka niedawno zaczęła mi się tutaj w tym miejscu przecierać. Pomimo tego, że jest od wewnątrz wzmocniona w paru miejscach, no to jednak zaczęła się przecierać. Całościowo fasy są lżejsze od Wiraty, bo ważą w standardowym rozmiarze jedynie 160 gram. Kolejna różnica to jest taka, że pomimo podobnej grubości podeszwy, fasy wydają mi się, tak to czuję w czasie biegu, fasy są o wiele bardziej surowe. Ta podeszwa jest mniej wybaczająca, że tak to ujmę, bardziej naturalna może tak naprawdę, no ale na takim długim dystansie, jakim jest maraton, troszkę wyrozumiałości dla techniki może się przydać. Kolejnym butem, który moglibyśmy porównać do tych dwóch modeli i który do tej pory był moim faworytem na maraton, to Nike Free 3.0 Flyknit. Pod palcami mamy tutaj również 17 mm, ale pod piętą mamy już 21 mm, czyli spadek pięta palce, drop wynosi 4 mm. No oczywiście fajny byłby drop 0, aczkolwiek w Nike'ach nie jest on jakoś specjalnie wyczuwalny, nie ingeruje on jakoś nachalnie w technikę biegu. Wagowo Nike wypadają podobnie do Sauconych. Różnica jest chyba 1-3 gram, tak więc tak naprawdę jest to samo. Jeżeli chodzi o elastyczność, to również jest to wszystko bardzo zbliżone. Wszystkie te trzy modele podobnie poddają się zginaniu, nie stawiają większego oporu w czasie biegu. I tutaj również mamy niewiele podeszwy zewnętrznej, aczkolwiek Nike jakby najlepiej znosiły póki co kontakt z szosą i jakby najwolniej się ścierały. Dużym plusem Nike'ów jest ich cholewka Flyknit, która fajnie mi leży, świetnie opina stopę, jest bardzo wygodna, aczkolwiek Nike również wydają mi się, pomimo tego, że tak naprawdę jest podeszwy więcej niż w Sauconych, wydają mi się troszkę bardziej surowe. Ta podeszwa wydaje mi się twardsza. I no, nie jestem pewien jeszcze, co tak naprawdę lepiej sprawdzi się na maratonie. Nike Free 3.0 czy Saucony Virata. W tej chwili z lekkim wskazaniem na Saucony, ale jeszcze przez najbliższy tydzień troszkę będę biegał w obu tych modelach, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, które z nich założyć na maraton w przyszłą niedzielę. W tej chwili to tyle. Śledźcie oczywiście mojego bloga, mojego Face'a, Instagrama i tak dalej. No i kto z Was wybiera się na Silesia Maraton w przyszłą niedzielę, niech mnie gdzieś tam wypatruje. No i mam nadzieję, że się zobaczymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!